Cześć, z tej strony Aleksa, witam Was wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, zupełnie coś nowego, w innej odsłonie. Wchodzę sobie ostatnio na maila i patrzę, Star Stable do mnie napisało, czy chcę stworzyć dla Was odcinek z grą i mieć dla Was niespodziankę. No to napisałam, że oczywiście chcę dla Was coś stworzyć, także film jest sponsorowany, a ja za to będę miała dla Was, tak jak mówiłam, niespodziankę. Pobierając grę Star Stable z mojego linku, który jest w opisie, także wchodźcie do opisu, macie tydzień konta premium za darmo, także myślę, że warto. Pobierajcie z mojego linku i cieszcie się nielimitowaną grą. A my co, zaczynamy, słuchajcie, grę. Wszystko od początku Wam pokażę, łącznie z rejestracją, łącznie z instalowaniem gry, abyście wszystko wiedzieli. A dla tych, którzy nie wiedzą, co to właściwie jest za gra, bo może nie wszyscy wiedzą, to już Wam objaśniam. Jest to gra końska, kto by się spodziewał, typowo końska gra online, którą pobieracie na komputer. No to jest ważne, ponieważ na telefonie i na tablecie niestety nie zagracie w tą grę, jest tylko na komputery i laptopy, na Macach też działa. No i gdy pobieracie z mojego linku, to jakby automatycznie konto premium Wam się uaktywnia i od razu możecie zacząć grać. W sumie od razu musicie zacząć grać, bo to konto już Wam będzie po prostu lecieć. Także od momentu pobierania wchodzicie i już gracie na koncie premium przez tydzień. No i co mogę Wam opowiedzieć o tej grze? Jest to wspaniała gra, jeśli chodzi o świat jeździecki. Możecie łączyć się ze swoimi przyjaciółmi, grać na tych samych serwerach, robić razem zadania ze swoimi znajomymi, jeździć konno przez cały ten świat, przez wyspę Jorvik, robicie zadania, kupujecie konie, przebieracie się, kupujecie nowe kompleciki, czapraczki, siebie przebieracie, bierzecie udział w zawodach i naprawdę możecie poczuć się tak, jakbyście byli częścią jakiejś historii, częścią prawdziwego świata jeździeckiego, jakbyście mieli tego własnego konia, ponieważ wy musicie się nim codziennie zajmować, musicie go karmić, czyścić, musicie wchodzić do tej gry, także jest to naprawdę wspaniała opcja dla osób, które nie mają własnego konia, ale również dla tych, które mają. Przynieść się w magiczny świat po prostu gry Star Stable. No to słuchajcie, zaczynamy grę i zaczynamy zabawę. Myślę, że zrobię z tego serię i razem z Wami będziemy po prostu grać. Dodam jeszcze tylko, że gra jest zupełnie bezpłatna do 5 poziomu, także naprawdę możecie się ucieszyć długotrwałą grą zupełnie za darmo. A pobierając przez mój link, jeszcze tylko przypomnę, macie tydzień konta premium za darmo, także serdecznie zapraszam. I już nie przeciągam, zaczynamy grę. Jestem już na stronie Star Stable i zaczynamy grę. Klikając w graj teraz. I na początku możemy sobie stworzyć postać, czyli no zrobimy mnie, wybierz swoją twarz. Ta jest w sumie ładna, w sumie jestem blada, albo ta. O, ta twarz mi się podoba, dobra, może być. Teraz fryzurę, oczywiście blond już jest, blondynka. I zrobię sobie długie, rozpuszczone włosy. Okej, teraz tak, makijaż. Czy ja chcę jakiś makijaż, taki jakiś mocny? Nie chcę, nie lubię chyba makijażu. Taki delikatny jest dobry. Kolor oczu oczywiście niebieski, ale który odcień? Ten jest chyba najładniejszy. Dobra. I teraz możemy stworzyć sobie konia. I słuchajcie, może stworzę Karego. Takiego ciemnego bardzo. Ale z tą, z latarnią. Ten jest piękny. Taki ciemno gniady z piękną latarnią. Czy to w sumie jeszcze nie jest latarnia, taka po prostu długa odmiana na pyszczku. I kolor grzywy i ogona zrobimy też taki jak najciemniejszy. To jest chyba najciemniejszy. Albo ten. Albo czarny w ogóle, tak. Zrobimy taki piękny koń. Jejku, jakby mi się taki żyrabak urodził, to po prostu uchohoch. I wybieramy teraz imię swojej postaci.
i ja się nazwę może Koko. To będzie moje imię i teraz nazwisko. Koko Purple Purple, nie wiem co. Snake. Koko Purple Snake. Tak, to będzie nazwa mojej postaci. I teraz imię dla konia. Może znajdziemy coś na literkę D, żeby było do Dili i do Dementora. Co my tu mamy? O, demon, jak, prawie jak Dementor. Będzie demon i może Fly. O, Demon Fly, piękne imię. I teraz tutaj musicie się zarejestrować, wpisując po prostu swojego maila, hasło i datę urodzenia. Klikając zarejestruj się, gra nam się automatycznie pobrała. Musicie tylko w swojej skrzynce mailowej potwierdzić swój adres mail i przejść do folderu pobrane, aby zainstalować grę. Słuchajcie, gra nam się już instaluje, także teraz chwila cierpliwości, musicie poczekać i jak się zainstaluje, od razu możecie zacząć grać. Na początku gry mamy intro, będziecie mogli sobie sami je przeczytać, a my na razie je pominiemy i przechodzimy do gry. Dobra, jesteśmy już w świecie Star Stable i aby się poruszać postacią, musicie używać strzałek albo klawiszy ASWD. Gdy postać ma taki żółty wykrzyknik nad sobą, nad swoją głową, to znaczy, że możecie z nią porozmawiać, musicie do niej jak najbliżej podejść i po prostu na nią kliknąć, aż się pojawi taki dymek czatu. I mamy: witaj w stajniach Murland, jestem Justin i prowadzę je razem z tatą. Zajmuję się tutaj końmi i dbam o to, by każdy miał odpowiedniego jeźdźca. Jesteś gotowa, by poznać swojego konia? I słuchajcie, teraz dostałam od niego zadanie, aby zbliżyć się do swojego konia, kliknąć w siodło, by na niego wsiąść. I takich zadań w tej grze, w Star Stable, jest mnóstwo. Po prostu ta gra polega na tym, że jesteście w świecie, robicie zadania i zbieracie za to punkty. I tutaj na przykład macie 25 punktów, za to zadanie dostanę. Punkty się zbiera, aby po prostu przechodzić do następnych poziomów. Także aby się w grze rozwijać, aby przechodzić dalej, musicie robić zadania i po prostu zbierać te punkty. A przy okazji można czasem dostać za zadanie też pieniążki albo jakieś ubrania, jakiś ekwipunek. Także naprawdę warto i przyjmujemy zadanie. Demon Fly, oto twoja nowa koleżanka. I aby wsiąść na konia, podejdź blisko i kliknij w siodło. Dobra, musimy podejść trochę do tego konia. I wsiadamy. Siedzę już na koniu, klikamy znowu na Justina. Jeśli wykrzyknik zrobił się na zielono, to znaczy, że zadanie jest wykonane i możemy odebrać nagrodę. I tutaj widzicie, nagroda nam została dopisana. Znowu ma żółty wykrzyknik, także znowu na niego klikamy i mamy pewnie jakieś inne zadanie. Konie są czymś innym niż rower czy samochód, z końmi budujesz więź. Im więcej czasu spędzicie razem, tym bardziej zauważysz, kim dla siebie jesteście. Tutaj w stajniach Murland oczekujemy, by nasi goście dbali o swoje wierzchowce, więc wyjaśnię ci podstawy opieki nad końmi. I mamy kolejne zadanie i dostałam, zobaczcie, szczotkę, kopystkę, sianko i wodę. Przyjmujemy zadanie i mamy przycisk. Tutaj możecie zsiąść z konia. Teraz jak będziemy go karmić, to musicie zsiąść z tego konia. Naciśnij klawisz Shift, aby przełączać się między chodzeniem a bieganiem. OK, to będziemy wiedzieć. I tak, naciśnij głowę konia. Koniu, gdzie masz głowę? Tutaj. Oto menu konia, za pomocą którego możesz wchodzić z nim w interakcję. Po lewej stronie znajdziesz opcję opieki nad koniem. Dobra, wyczyścimy mu kopytka. Tak jak mówiłam, musicie się tutaj codziennie zajmować koniem, aby był zdrowy, aby był chętny do jazdy, czyli takie prawdziwe, stajenne życie w grze komputerowej. Coś wspaniałego. Jeśli skończy się jedzenie, możesz je dokupić w sklepie z jedzeniem dla koni. Ok, czyli trzeba robić zadania, aby zbierać pieniążki, aby mieć czym nakarmić konia. Dajemy mu też wody.
Jeśli skończy się woda, możesz nalać ją do wiadra, przyciągając ze swojego plecaka i upuszczając je na studnię. Ok, i jeszcze czyszczonko. Pielęgnacja konia zakończona, czyli idziemy odebrać nagrodę. I tutaj widzicie, jest nastrój swojego wierzchowca, możecie sprawdzać. Na razie jest wszystko na zielono, także koń darzy mnie miłością. Tutaj możecie jeszcze kliknąć właśnie na ten profil konia, aby zobaczyć, czy czegoś mu brakuje i tak dalej. Dobra, klikamy znowu na Justina, musimy trochę do niego podejść. Dobra robota, Koko. Teraz twój koń czuje się lepiej i jest bardziej zadowolony. Rób to codziennie, a zanim się obejrzysz, Demonfly zacznie szybciej biegać. Jeśli zaniedbasz opiekę nad swoim koniem, zrobi się markotny i będzie sprawował się gorzej niż zazwyczaj. Odpowiedzialny jeździec nigdy do tego nie dopuści. Więc dobra, dbanie o konia. Tu w Murland zawsze jest coś do zrobienia przy koniach. Teraz wiem, że mogę ci zaufać. Przyjrzyj się tablicy ogłoszeniowej przy stajni. Być może znajdziesz tam dla ciebie jakieś zadania. Co dzień pojawiają się nowe ogłoszenia, więc sprawdzę je regularnie. A i jeszcze coś, jeśli wiatr zabraknie wody, możesz napełnić w studni. No dobra, mamy tam. Dobra, wsiądę sobie na konia. Kolejne zadanko. Muszę dopilnować, by kolejne konie znalazły swoich wymarzonych jeźdźców, ale nasza stajnia. Stajna Maja pokaże ci, gdzie możesz zacząć lekcję jazdy. Znajdziesz ją za bramą. Dobra, przyjmujemy kolejne zadanie i jedziemy do Mai. Maja nam tutaj jest za bramą głównego placu, już do nas macha. Także do niej idziemy. Dobra. Podjeżdżamy moim koniem. Cześć, jestem Maja, miło cię poznać. Koko, wspaniale, że wybrałaś Murland. Witaj. To najlepsze miejsce do spędzania letnich wakacji. Pomagam w stajni, żeby zarobić parę dodatkowych jorwickich szylingów, czyli tych monet, które są w tej grze. Trochę więcej grosza nigdy ci nie zaszkodzi. Przyjdź później, a na pewno znajdziemy do ciebie jakieś zajęcie. Czyli tutaj też możecie pracować. Będą wam dawać różne prace, za które będziecie dostawać pieniążki. Tak wiele jest do pokazania i opowiedzenia, ale najpierw idź porozmawiać z Jenną. Opowie ci trochę o tym, jak mają się sprawy Murland. Dobra, idziemy szukać teraz Jenny. I Jenna stoi tutaj, macha już nam, więc musimy też do niej podjechać. Idziemy do Jenny. Tak, jestem Jenna, ty musisz być jedną z tych nowych. Co mogę dla ciebie zrobić? Klikamy na nią jeszcze raz. Miło mi cię poznać. Gadu, 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 gadu. Zanim pozwolę ci opuścić teren stajni, muszę być pewna, że opanowałaś podstawy jazdy konnej. Zrób jedno okrążenie po torze i wróć do mnie. Przyjmujemy wyzwanie. Początek wyścigu. Dobra, bierzemy udział w jakimś małym wyścigu po torze. Klikamy na strzałkę, aby koń jechał do przodu i musimy zbierać te zielone strzałki. Przejeżdżać po prostu przez nie, aby nauczyć się dobrze sterować koniem. Jeszcze jedna, jeszcze jedna, jeszcze ostatnia. Dobra, wyścig ukończony. Idziemy znowu do niej odebrać nagrodę i zobaczymy, co będzie jeszcze od nas chciała. Fantastycznie, świetnie sobie poradziłaś. Tak trzymać. Myślę, że jesteś gotowa do podjęcia większych wyzwań. Okej, teraz muszę pokazać, że potrafimy skakać. Więc tutaj też w grze można skakać. Superowo, jak w prawdziwym życiu. Na środku toru znajduje się przeszkoda i musimy ją skoczyć. I skaczemy używając spacji. Więc trzeba uważać, żeby w odpowiednim momencie kliknąć tą spację, aby po prostu nie zrzucić tej przeszkody. Dobra, chyba się udało. Przeszkoda przeskoczona. I wracamy do Jenny. Ona miała na imię Jenna? Chyba tak. Fantastycznie, ty Demonfly poradziłyście sobie
Świetnie. Nadeszła pora na trudniejsze wyzwania. Dobra, kolejne wyzwania od Jenny. Większy wyścig. Dobra, jedziemy do innej jakiejś babeczki. Przyjmujemy zadanie. I tam już na nas czeka Bub Katz. I będziemy brały udział w jakimś większym wyścigu. Bo tutaj też w tej grze jest bardzo dużo różnych zawodów, rywalizacji. Dostaje się za to nagrody, także naprawdę super, bo możecie sobie tak czas spędzać. Możecie tutaj poznawać graczy z całego świata, jeśli gracie na tym samym serwerze, więc naprawdę super opcja, aby poznać kogoś nowego. I tu mamy Lorettę. Bubka, ty przyjmuje tylko najlepszych jeźdźców. Jeśli chcesz z nami jeździć, musisz pracować. Trenuj zawsze. Zawody to świetny sposób dla jeźdźca i konia na osiągnięcie potencjału. Zanim przejdziemy do trzeciej lekcji, muszę poznać twój poziom i twojego konia. Dobra, jeszcze raz ją klikamy. Dobra, muszę przejechać przez tor znowu wyścigowy. Kolejny wyścig, tym razem trudniejszy na czas. Dobra, jedziemy. Znowu musimy zbierać strzałki. Wyścig ukończony, świetna robota, ok. I znowu idziemy odebrać nagrodę. Nieźle jak na początek. Nigdy nie zadowalaj się czymkolwiek, co nie jest perfekcją. Dobra, i teraz będą już poważne zawody. Muszę znaleźć dziewczynę, która jest odpowiedzialna właśnie za zawody. Ale gdzie ona tu jest? Tutaj jest, dobra. Przyjmujemy wyścig i bierzemy udział teraz już w prawdziwym wyścigu Moorland, także bio! I przyjeżdżamy, zobaczcie jaka ta mapa jest duża, ile tutaj jest po prostu ładnych rzeczy, ile różnych miejsc do zwiedzania. Zaraz wam pokażę mapę, która jest ogromna. Okej, jedziemy, jedziemy, jedziemy. Ostatnia strzałka chyba, tak, i jesteśmy. Wyścig ukończony, poziom brązowy. Dobra, idziemy odebrać nagrodę. Nieźle jak na pierwszy raz. Superowo. Muszę trenować każdego dnia, aby właśnie coś osiągnąć. Jeśli masz ochotę na rywalizację, możesz skorzystać z tablicy wyścigu i próbować bić rekordy tak często, jak tylko chcesz. Dzięki temu twój koń będzie coraz lepszy. Dodatkowo każdy jeździ zdobywa wstążki, a najlepsi mogą otrzymać nagrody pieniężne. Ale super, no to tutaj gdzieś jest tablica wyścigów. O, jak będą jakieś wyścigi, to możecie w nich po prostu brać udział, wygrywać, dostawać flow, wstążki i zarabiać. No i słuchajcie, im więcej robicie tych zadań, tym dalej zajdziecie po prostu w tej grze, więc warto robić te wszystkie zadańka, bo tak jak już mówiłam, za to dostajecie pieniążki i te punkty, dzięki którym zdobywacie poziom. Czyli my robimy tutaj każde zadanko i teraz muszę wrócić do Justina, który czeka na mnie w bramach tutaj Moorland. Zobaczymy, co Justin będzie ode mnie chciał tym razem. Im więcej zadań, tym więcej tego ekwipunku dostaniecie, ale również będziecie mogli sobie kupować za tutaj kasę dostępną w grze w sklepie. Pokażę wam jeszcze mapę i zobaczcie, mapa jest ogromna, tutaj jest cały świat,
który możecie zwiedzać konno, jednak nie możecie teraz wszędzie jeszcze pojechać. Po prostu razem ze zwiększeniem poziomu i zwiększeniem ilości zadań będą wam się otwierać nowe trasy i ta mapa jest naprawdę ogromna i tutaj macie zaznaczone jakby wykrzykniki. I te wykrzykniki żółte na mapie to są właśnie osoby, które potrzebują jakiejś pomocy i dają wam zadanka. Czyli właśnie żółte wykrzykniki na mapie to są zadanka, które możecie przyjmować i robi. No i tak, zadań jest naprawdę w stajni bardzo dużo. Ja już wam wszystkich nie będę pokazywać, aby wam nie spoilerować. Porobię sobie teraz trochę sama te zadanka, abyście wy mieli niespodziankę. I jeszcze raz wam przypominam, aby pobierać grę z mojego linku i przez to macie tydzień konta premium zupełnie za darmo. I ja sobie teraz tutaj coś porobię i zaraz do was wracam. Słuchajcie, porobiłam trochę zadanek i udało mi się odkryć nową część mapy, a mianowicie Fort Pinta, gdzie również czeka na was wiele atrakcji i wiele nowych zadań. Zobaczcie, jak tu jest ładnie, to jest takie miasteczko na takim półwyspie. Jak możecie zobaczyć, w całej grze jest pełno kolorowych balonów, to dlatego, że teraz gra obchodzi swoje 10 urodziny i w całej grze czeka na was mnóstwo atrakcji związanych właśnie z tymi 10 urodzinami, różnych zawodów, różnych darmowych rzeczy, także możecie wpadać i możecie sobie szukać zadań związanych z grą. Czyli tutaj mamy cały nasz port i zaraz pojadę do jednego miejsca w tym porcie, które muszę wam koniecznie pokazać, bo również jest bardzo interesujące. Wjeżdżając do portu macie jakby taki jarmark z końmi i tutaj możecie kupować konie. Zobaczcie, klikacie na konia, tutaj macie monetę, znaczy ile on kosztuje. I możecie sobie tutaj kupować nowe konie, jest bardzo dużo różnych ras, bardzo dużo różnych maści. Zobaczcie, jaki ten jest śliczny, z białymi skarpetami, o, ten jest przepiękny. Taki właśnie jarmark koni, więc warto robić zadanka, warto zbierać pieniążki, aby właśnie na te konie mieć. Ja mam na imię Ferdynand, to moja żona Eddie, a to jest nasz targ koni. I od niego też możemy dostać zadanka. No to tyle chciałam wam tutaj pokazać, że możecie sobie kupować nowe konie i teraz uwaga, pojedziemy do stajni i pokażę wam, gdzie te konie, które sobie kupiliście, możecie trzymać, bo w tej grze macie swoją ogromną stajnię i te konie możecie tam przetrzymywać, sobie wymieniać, jeździć na których chcecie. Także wracamy do areny głównej i do stajni. Jak widzicie, tutaj jest wielki plac do świętowania tych 10 urodzin, wielki tort. Także tak jak mówiłam, pełno atrakcji, jeśli chodzi o świętowanie 10 urodzin w Star Stable. Na pewno każdy to coś dla siebie znajdzie i miło sobie urozmaicicie czas ze swoimi znajomymi. Uwaga kochani, dojeżdżamy do stajni. Zobaczcie, tu jest nasza stajnia, gdzie są takie niebieskie światełka. Wchodzimy do niej. I ona jest naprawdę przepiękna, tak jak taka wielka amerykańska stajnia. Zobaczcie, to jest cała nasza stajnia. Gdy kupujemy konie, konie tutaj się pojawiają. Zobaczcie, tutaj mam drugiego konia, bo z okazji urodzin dostałam drugiego konia, więc jeśli będziecie teraz grać, to dostaniecie właśnie drugiego konia. Dlatego jest warto. Tu jest boks mojego konia, na którym siedzę. No i powoli będziemy zapełniać tą stajnię, aby mieć jak najwięcej różnych koni. Zapewne też sobie jakiegoś konia wkrótce kupię i będziemy się nim opiekować. Tak jak sami widzicie, gra jest naprawdę pełna wrażeń, pełna zadań, pełna różnych tajemniczych misji, więc po prostu, no, ja myślę, że będziemy w nią grać często. Może zrobimy też live'a i pogram razem z wami na tym live'ie. Zrobię z tego serię odcinków też na moim drugim koncie Alexa Games, także serdecznie na to konto zapraszam. Jeszcze raz przypominam o linku, który jest w opisie. I pobierając grę z tego linku, macie tydzień konta premium za darmo. I od razu jak pobierzecie tą grę z tego linku, musicie zacząć grać, ponieważ już ten czas wam leci. Także jak pobieracie, od razu gracie.
No, więc mam nadzieję, że się ucieszyliście z takiej niespodzianki ode mnie i skorzystacie z tej gry. No i bardzo dziękuję Star Stable za zasponsorowanie tego odcinka i za to, że mogłam się z nim z Wami podzielić. To by było już na tyle. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka i słuchajcie, do zobaczenia w wirtualnym świecie. Buziaczki dla Was i do zobaczonka. Na razie!